Dzień dobry, szanowni państwo. Szczęść Boże, Chrystus Woskres. Witam serdecznie wszystkich tu zebranych, uśmiechniętych. Serdecznie witam na inauguracji 24. Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Olsztynie. Organizatorem dni jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przy współudziale Rady do Spraw Rodziny przy Marszałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Serdecznie witam dostojnych gości i organizatorów. Witam serdecznie państwa wicemarszałków, panią Jolantę Piotrowską oraz pana Mirona Sycza. Miał być pan marszałek, ale myślę, że dwoje to więcej niż jeden. Bardzo serdecznie witam pana Artura Chojeckiego, wojewodę warmińsko-mazurskiego. Serdecznie witam księdza arcybiskupa doktora Józefa Górzyńskiego, metropolitę warmińskiego. Równie serdecznie witam księdza biskupa doktora Arkadiusza Trochanowskiego, ordynariusza eparchii olsztyńsko-gdańskiej Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej. Serdecznie witam panią Dorotę Bojemską, przewodniczącą Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Równie serdecznie witam wszystkich starostów, burmistrzów, wójtów, prezydentów, przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawicieli oświaty, szczególnie kuratora oświaty. Witam przedstawicieli uczelni wyższych i koordynatorów Dni Rodziny Olsztyńskie. Tak samo serdecznie witam przedstawicieli samych rodzin polsko-ukraińskich. I żebym nie mówiła tylko ja, serdecznie proszę o zabranie głosu państwa wicemarszałków, panią Jolantę Piotrowską oraz pana Mirona Sycza. Właśnie, mamy rodzinę. Szanowny panie wojewodo, ekscelencje, księże arcybiskupie, księże biskupie, szanowny panie rektorze, pani rektor, szanowna pani przewodnicząca, panie wiceprzewodniczący Rady Rodzin na Warmii i Mazurach, szanowni państwo, drodzy samorządowcy, drodzy przedstawiciele instytucji kultury, edukacji, różnych służb pracujących na rzecz rodzin, no i drogie nasze rodziny polskie i ukraińskie. Witamy was bardzo serdecznie w imieniu organizatorów, w imieniu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, zarządu i pana marszałka. Witajmy u siebie bardzo serdecznie, witamy organizatorów i marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Proszę państwa, spotykamy się po raz 24. Szanowni państwo, zwyczajmy się 24 raz. Na Warmińsko-Mazurskich Dniach Rodziny. Na Warmińsko-Mazurskich Dniach Rodyny. W tym roku mamy trochę nietypową formułę. Tego roku mamy troszkę nietypową formułę. Mianowicie wspólnie z naszymi polskimi rodzinami. A same razem z naszymi polskimi rodzinami. Dni rodziny obchodzić będą również rodziny ukraińskie. Dni rodziny świadkowate będą także ukraińskie rodziny. W szczególności te rodziny, które przybyły do naszego kraju w wyniku wojny toczącej się w Ukrainie. Osobliwo te rodziny, jakie przybyły do naszej krainy z ohledu na wojnę, jaka wydaje się w Ukrainie. Drodzy państwo, drodzy przyjaciele z Ukrainy, bardzo się solidaryzujemy z wami i bardzo chcemy wam pomagać. Szanowni państwo, szanowni rodziny z Ukrainy, my dużo solidaryzujemy się z wami i dużo chcemy wam dopomagać. Hasło dzisiejszej inauguracji, hasło tegorocznych obchodów to rodzina z wartościami, to silna rodzina. Hasło tegorocznych dni to rodzina i z cennościami, to silna rodzina. Ale ja bym chciała sparafrazować nieco to hasło. Ja bym chciała troszkę parafrazować to hasło.
i powiedzieć naród z wartościami to silny naród. I ja bym chciała сказати, що народ із цінностями це сильний народ, бо підставу наших народів становлять родини. Тому що основу наших народів становлять родини, які з покоління на покоління переказують собі те właśnie najcenniejsze wartości, jakie z pokolenia u pokolenia передають собі саме ці найцінніші цінності. Poczucie więzi, wzajemnego wspierania się i pomocy. Poczucia związku, wzajemnej podtrzymki i dopomocy. Szanowni Państwo, takiej pomocy my również chcielibyśmy i cały czas udzielamy naszym rodzinom jako samorząd województwa. Szanowni Państwo, taką dopomogę my by chcieli i nadajemy rodzinom naszego województwa. Podam dwa przykłady. Jednym z nich jest program Warmia i Mazury dla dużej rodziny. Jednym z nich jest Warmia i Mazury dla wielkiej rodziny. W ubiegłym roku z tego programu skorzystało prawie 23 tysiące osób. Minulego roku z jej programu już skorzystało się majże 23 tysiąc rodzin. Natomiast drugim takim naszym działaniem to jest działanie w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Natomiast druga nasza taka działalność to operacyjny program na roku 2014-2020. I w ramach tego programu dzięki działalności Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a muszę podkreślić jego rolę w obchodach Dni Rodziny, są tutaj panie trzy dyrektor, Regionalny Ośrodek podpisał 346 umów. Regionalny Ośrodek Socjalnej Dopomogi, jaki stanowi taki duży, silny stop, można сказати, taką підтримку, підписав 346 umów. 23 336, nie, 336. 346 umów. Dogovorów, 346 dogovorów pro підтримку. Na kwotę blisko 200 milionów złotych. Це становить суму около 200 мільйонів злотих. І та квота – то са різні діяння на річ родин на Вармі і Мазурах. І ця сума – це є різна діяльність заради родин на Вармі і Мазурах. W ramach tych kwot działaliśmy na przykład poprzez wsparcie usług opiekuńczych, usług socjalnych. Завдяки цим грошам ми могли діяти, наприклад, такі опікунчі послуги для родин. Вспарча психологічного. Психологічна підтримка. Вспарча в клубах сеньора. Підтримка в клубах сеньорів, тобто людей літнього віку. Вспарча в школах родичів. Підтримка у школах батьків. Групах самопомоцових. Самодопоміжних групах. Терапіях різного роду. Всякого роду терапіях. Як бачите Państwo, дуже широкий вахлаж діяння. Як бачите, це дуже широкий спектр діяльності. Прошу Państwa, świętujemy Дні Родини wszyscy. Wszystkie nasze rodziny świętują ten czas. Усі святкуємо Дні Родини. Всі наші родини відзначають цей час. Dlatego, że każda z rodzin na pewno ma jakieś problemy, mniejsze, większe, ale chcemy się wzajemnie w tym wszystkim wspierać. To muszę, każda rodzina przeżywa jakieś problemy, mniejsze, większe, ale wszyscy chcemy sobie nawzajem podtrzymywać. Ja bardzo dziękuję w imieniu naszego zarządu, że tyle osób w całym regionie angażuje się na rzecz naszych rodzin. Ja дуже хочу подякувати з нашій управі, що стільки родин, стільки осіб ангажується в таку діяльність. Dziękuję bardzo obecnym tutaj i nieobecnym przedstawicielom samorządów gminnych i powiatowych. Ja дуже сердечно дякую присутнім тут і неприсутнім представникам самоуправи. Dziękuję instytucjom kultury, instytucjom edukacyjnym, przedstawicielom publicznych służb zatrudnienia i różnych innych służb. Дуже дякую представникам освіти і всяких інших служб. І, прошу Państwa, позвольте, за хвилину перекажу голос пану маршалкові. За хвилинку передам слово пану віце-маршалкові. І ми втеді спільно відкриємо 24-те Вармійсько-Мазурські Дні Родини. І тоді спільно відкриємо 24-ті Дні Вармійсько-Мазурські Дні Родини. Życzę Państwu dużo zdrowia
i przyjemnego czasu dzisiaj oraz w czasie naszych obchodów do czerwca, kiedy to nastąpi zakończenie Dni Rodziny i wtedy spotkamy się w Srokowie. Dziękuję samorządowi ze Srokowa z panem wójtem na czele, że zechciał w tym roku podjąć rękawice, wyzwanie i zakończenie dni odbędzie się w tej gminie. Życzę wam zdrowia i przyjemnego spotkania. Szanowna pani marszałek, ekscelencjo księże arcybiskupie, ekscelencjo księże biskupie, panie wojewodo, państwo rektorzy, też jesteście fajną rodziną, pasujecie do siebie. Rektory, to też harna rodzina. Szanowni państwo, oczywiście, że we dwoje z panią marszałek Jolą Piotrowską jesteśmy w stanie zastąpić marszałka Gustawa, tym bardziej, że on podróżuje i trudno by było, żeby dotarł tak szybko, a wraca z ważnego spotkania ze Szwecji. Oczywiście my z panią marszałek Jolantą hitno przedstawimy naszego marszałka, jak i tym bliższy, że on podróżuje i chodzi jemu byłoby tak szybko powrócić ze Szwecji. Jest duże ważliwe i zustrici. Ale chcę też podkreślić, że pani marszałek Jolanta też swobodnie by sama poradziła sobie na scenie, ale skoro jest taka formuła, że w parach dzisiaj, to... Ja znaję, że pani marszałek też by sobie prekrasno dała radę sama dzisiaj na scenie, ale jeśli jest taka formuła, że u parach występujemy, to nie ma jej wychodu. Tym bardziej, że pani marszałek, jako i my wszyscy, ma taką solidną tarczę w postaci przysympatycznych pań dyrektorek, ale jednocześnie pracowników tego ośrodka. Tym bardziej, że pani marszałek ma taki harny, nadziejny szczyt u wyglądzie presympatycznych dyrektorów i innych pracowników departamentu. A już od dawna w zarządzie mamy taką teorię, że tylko za dobrej tarczy zając warczy. I to jest właśnie nasza tarcza, taka moc prawdziwa. Dziękuję wam dziewczyny. A my mamy już od dawna takie powiria, ale to jest hrasliwe polskie mowy jeszcze tylko za solidnego szczytu. Zajeć, harczyć, także mają od dawna taki szczyt nadziejny. Ale prawdą też jest to, że pani Jolanta poprosiła mnie znacznie wcześniej, że jest taka koncepcja, aby ta inauguracja Dni Rodzin odbyła się razem z rodzinami ukraińskimi. Dlatego też wcześniej, parę miesięcy wcześniej poprosiła, żebym się nauczył języka ukraińskiego na tyle, żeby wyręczyć trochę tłumacza i przemówić szczególnie do rodzin z Ukrainy. Ale prawda jest taka, że pani marszałek mnie już dawno poprosiła, żeby tego roku odbywały się polsko-ukraińskie rodziny i żeby wyciążyć, żeby pomóc przekładaczowi, poprosiły mnie, żeby ja wyczył ukraińską mowę. Szanowni drodzy, co dla nas wielka radość i cześć, że dzisiaj odkrywamy tę wielką podziwę razem z imieniami i polskimi, i ukraińskimi. To dla nas wielka radość i zaszczyt dzisiaj, że możemy otwierać te dni rodziny polskich i ukraińskich. A mówiłem, że wyręczne tłumaczę. Nie daje się. To ja poproszę pana marszałka, żeby tłumaczył jednocześnie na dwa języki. Nie, aż tak nie. Chodziło o same prace skazaty, że region Warmii Mazur to taka kraina w Rzeczypospolity, ale także i w całej Europie, gdzie i Polaki, i Ukraińcy, ale nie tylko, duże fajno sobie rozumieją. Region Warmii i Mazur to jest taki wspaniały region, gdzie i Polacy, i Ukraińcy świetnie się rozumieją. Jest dla was informacja, że region majże nie ma korinnego naselenia. Jest oczywiście jeszcze częstyna Mazuriu, Warmiakiu, Niemców, ale w większości to jest naselenie, jakie przybyło majże z całej Europy, w основном centralno-schodniej. Informacja dla was. Region warmińsko-mazurski to jest taki region, który prawie nie ma autochtonów, autochtonicznej ludności, a wszyscy skądś przybyli. I co może wydliźniaje nas od innych, bo rozumijmy sobie wzajemno, szanujmy sobie wzajemno, kochajmy sobie wzajemno i skażę wam, coraz większe jest simej same polsko-ukraińskich i one sobie
дуже гарно поводять і дійсно себе кохають. I być może to właśnie odróżnia nas od wszystkich innych regionów, ponieważ jest coraz więcej, chcę powiedzieć, rodzin polsko-ukraińskich, co pozwala nam szanować się, rozumieć, kochać i coraz więcej jest właśnie takich rodzin. W tym roku семья nasza warmińsko-mazurska powiększyła się pro 25 tysięcy ludzi, bieżęciów z Ukrainy. W tym roku nasz region wzbogacił się o prawie 25 tysięcy osób, uchodźców z Ukrainy. I to też wyróżnia to święto, jakie сьогодні маємо. To też odróżnia od innych to święto dzisiejsze, które mamy. Ja chcę w imieniu samorządowania oblastnego, w imieniu prawlenia naszego oblastnego szczero was wszystkich przywitać i podziękować, że wy tak гарно себе поводите і так гарно включились в цю інтеграцію разом з польськими сім'ями. Від всіх władz воєводських, самоврядових хочу привітати вас тут і подякувати, що так пікно вписуєтеся в співпрацю з тутешнім społeczeństwem. І тиле, що хотів би powiedzieć, бо пані маршалек Jolanta, która jest zacną, elegancką damą i wczoraj organizowała forum ekologiczne, które jeszcze trwa w Rynie, też mnie tam poprosiła do słowa nawet. Ciągle dzisiaj występujemy razem. Dziękuję ci, Jolu, bardzo za to i wszystkiego dobrego wam życzę. Bardzo wam bardzo dziękuję. Otwieramy 24 Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. I tym samym wykrywajmy 24 Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Wobec tego na już otwartych 24 Dniach Rodziny poproszę o zabranie głosu wojewodę warmińsko-mazurskiego, pana Artura Chojeckiego. Szanowni Państwo, ja natomiast także troszkę pani tłumaczę. Pani tłumaczce ulżyć. Umówiliśmy się, że mamy równoległe teksty, ale to z tego względu przede wszystkim, że mam niestety tendencję do używania zdań wielokrotnie złożonych. Tak, to domowy... łatwiej będzie tłumaczyć. My domowy jest jeszcze, budemo mate paralelni teksty, a co tomu, że ja mają taką tendencję już, żeby tworyty reczenia bardzokratno składni, to duże domy. Dziękuję. Szanowna Pani Przewodnicząca, Ekscelencje Księże Arcybiskupie, Księże Biskupie, Państwo Marszałkowie, Pani Marszałek, Panie Marszałku, Panie Rektorze, Pani Rektor, Szanowna Pani Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Szanowna Pani Dyrektor Kuratorium Oświaty, Szanowni Państwo Samorządowcy z Panem Starostą Olsztyńskim na czele, Księże Profesorze, drogie rodziny polskie, rodziny ukraińskie. Co były słowa przywitania, думаю, je tak jasni, że ich перекладати не треба. Rodzina od zarania dziejów stanowi fundament każdego społeczeństwa. Rodzina z dawna stanowi fundament każdego społeczeństwa. Bez niej trudno wyobrazić sobie jego prawidłowy rozwój i funkcjonowanie. Bez niej ważko ujawnić sobie jego prawidłowy rozwój i prawidłowe funkcjonowanie. Szczęśliwa rodzina to taka, w której więzią doskonałości jest miłość. Szczęśliwa rodzina to taka, w jakiej związki doskonałości to lubow. A to właśnie w rodzinie człowiek doświadcza miłości, jest kochany ze wszystkimi swoimi wadami i słabościami, ale też i bagażem swoich doświadczeń i problemów. Це саме в родині людину люблять такою, якою вона є, з багажем її досвіду і проблем. Miłość zatem jest nie tylko uczuciem, ale również troską i wzajemną za siebie odpowiedzialnością. Отже, любов є не тільки почуттям, але є також турботою і взаємною відповідальністю. В тому місці припомнімо слова Святого Івана Павла II. У цьому місці нагадаємо слова святого Івана Павла II. Родина є першою і підставовою школою милості społecznej. Родина – це перша і основна школа любові соціальної. Треба учинити все, аби та школа могла позоставати собою.
Trzeba zrobić wszystko, żeby ta szkoła mogła zawieszać się sobą. Równocześnie zaś rodzina musi być na tyle silna Bogiem, czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą, że potrafi pozostać ostoją dla człowieka pośród wszystkich niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń. Odnoczas rodzina musi zależeć się na stilki silna Gospodą, tobto wzajemnoju lubowiu wszystkich, jaki jej stworzył, że umie zależeć się o pokoju dla ludyny pomiesz wszystkich strumeni i bolesnych doświadczeń, jakie jej niszczą. Rodzina ma fundamentalne znaczenie zarówno dla jednostki, jak i całego społeczeństwa. Rodzina ma fundamentalne znaczenie tak dla jednostki, jak i dla całego społeczeństwa. Wywiera ogromny wpływ na wszystkie obszary życia: edukację, kulturę, ekonomię, aktywność obywatelską. I ona ma wielczesny wpływ na wszystkie sfery życia: oświatę, kulturę, ekonomię i gromadziańską aktywność. Bezpośrednio wpływa to na rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju. Bezpośrednio wpływa to na ekonomiczny i socjalny rozwój naszej krainy. Dlatego w centrum zainteresowania polityki społecznej obecnego rządu stoi rodzina. Człowiek i zaspokajanie jego potrzeb, stwarzanie warunków do powstawania i rozwijania rodzin. Саме тому в центрі зацікавлення соціальної політики теперішнього уряду є родина, людина і заспокоєння його потреб, створювання умов до створювання і розвивання родини. Polska należy dziś do europejskich liderów skutecznej polityki rodzinnej. Сьогодні Польща належить до європейських лідерів результативної політики просімейної. Функціонуючі від кілька років програми społeczne. Rodzina 500+, Maluch+, Senior+, Opieka 75+, są przykładami rozwiązań wspomagających członków rodzin na każdym etapie ich życia. Funkcjonujący od kilku roków socjalne programy, zokrema Rodzina+, Malatko+, Senior+, Opieka 75+, to tylko przykłady rozwiązań, jakie pomagają członom rodziny na każdym etapie ich życia. Na chwilę odejdę od kartki. Wiemy, że w tym roku polskie rodziny rozszerzyły swoje serca, rozszerzyły swoje domostwa i goszczą rodziny ukraińskie. Przede wszystkim matki z dziećmi, tych, którzy uciekali i uciekają przed wojną. Цього року польські родини відкрили свої серця і свої хати, щоб прийняти тих, які приїхали з України, які тікають від війни. Дякую в імені польського рządu всім польським родинам за то велике серце, оказане родинам українським. Від імені польського уряду я дуже дякую усім польським родинам, які проявили велике серце для родин українських. А родини українські хочу запевнити, що polski rząd poprzez odpowiednie ustawodawstwo, poprzez odpowiednie prawo, wszelkie działania, które podejmuje na rzecz polskich rodzin, będzie podejmował także na rzecz rodzin ukraińskich. A ukraińskie семьи я хочу запевнити, що польський уряд шляхом законодавства і змінам права закону буде підтримувати українські родини так само, як підтримує польські. Hasło tegorocznych 24 Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, rodzina z wartościami to silna rodzina, wpisuje się wymownie w strategię działań rządowych. Сьогоднішнє hasło цьогорічних 24 Dni Warmińsko-Mazurskich Rodziny, тобто rodzina z cinnościami, це rodzina міцна, wpisuje się dużo prekrasno w pracę naszego uriadu, polskiego uriadu. Człowiek jest owocem określonego scenariusza rodziny macierzystej i sam w dojrzałym życiu pisze scenariusz życia swoich dzieci. Ludyna to jest plit konkretnej rodziny i w dorosłym życiu ona pisze swój scenariusz życia. Rodzina wyznacza aspiracje i dążenia człowieka. Rodzina kształtuje i rozwija sfery emocjonalne,
postawy i zachowania. Rodzina aspiruje i kieruje ludzi w dorosłość. Przepraszam, drugą część zdania, gdybym. Jeszcze raz, dobrze. Pisze scenariusz życia swoich dzieci. Rodzina pisze scenariusz życia swoich dzieci. Rodzina wyznacza aspiracje i dążenia człowieka, kształtuje i rozwija sfery emocjonalne, postawy i zachowania. Rodzina stworzy aspiracje swoich dzieci i ich stremlinia i ona odpowiada za sferę ich poczuć. Życzę, aby inicjatywy podejmowane w naszym województwie były okazją do współpracy i integracji na rzecz wzmacniania roli rodziny i podwyższania jakości życia naszych rodzin. Ja bażaję, żeby inicjatywy, jakie my przyjmujemy w naszym województwie, służyły wzmocnieniu i współpracy naszych rodzin. Gratuluję Radzie Rodziny, organizatorom, Regionalnemu Ośrodkowi, Państwu Marszałkom tej inicjatywy i tych tegorocznych obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Bardzo dziękuję. Witaję wszystkich organizatorów wsiechodniczych Dni Rodziny. I teraz poproszę o zabranie głosu księdza arcybiskupa doktora Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego. Ukraińskiego, ja nie mam tych zdolności, co pan marszałek tutaj, że wystarczy dwa tygodnie, żeby się nauczył, ja musiałbym dużo dłużej. Tak, u mnie nie ma takich zgibności jak u pana marszałka, żeby za dwa tygodnie wyuczyć ukraińską mowę, to już będę mówić polską. Proszę wybaczyć, ale w moim, że tak powiem, jakby ciągu dalszym może uzupełnić to mówiący świetnie po ukraińsku ksiądz biskup Arkadiusz tutaj, także... Ale moje słowa podążyć prekrasno otec episkop, doktor Arkadii Trochanowski, ukraińską mowę. Ja chciałbym przede wszystkim bardzo gorąco pogratulować, tak włączając się w ostatnie zdania pana marszałka, pana wojewody, że w ogóle ta inicjatywa już jest od wielu lat podejmowana tutaj w naszym województwie. Ja chcę powtórzyć te ostatnie rzeczy, jeszcze ta inicjatywa od wielu roków, bo ona wkieruje się w naszym województwie. Kiedy podejmowane są takie tematy jak hasło tego roku, że rodzina z wartościami to rodzina silna, mocna, to Kościół podpisuje się pod takimi tematami oczywiście oburącz. Kiedy leitmotywem jest takie hasło jak cegoryczne, że rodzina i z cinnościami, to silna rodzina, to cerkwa podpisuje się dużo silno pod takim hasłem. Jak wiemy, w naszych dokumentach Kościoła jest bardzo wiele podejmowanych tematów, które chcą zgłębić samą problematykę, tematykę rodziny w zasadzie u podstaw. Jak trzeba prosiedkować dokumenty cerkwy, to my baczymy, że tam jest dużo bardzo takich robić, jakie chodzić zgłębić same te pytania rodziny. Troska Kościoła o rodzinę i to właśnie, żeby to była rodzina z wartościami, jest w zasadzie wpisana od samego początku życia wspólnoty Kościoła. Turbota pro simiu, ona jest praktycznie zapisana od samego początku działalności cerkwy, w działalności jej cerkwy. Ta tematyka jest obecna w najważniejszych dokumentach Kościoła. Ta tematyka, ona jest zapisana o najważniejszych dokumentach cerkwy. Na uczelniach katolickich są poświęcone specjalnie studia mające zgłębiać tę tematykę. U wyższych nauczalnych zakładach katolickich jest specjalni fakultety, jakie zgłębiają tę tematykę. W każdej ośrodku Kościoła, czy w każdej diecezji jest specjalny wydział duszpasterski poświęcony właśnie tej tematyce. W każdej eparchii jest określony okremi widział, jaki zajmują się tą tematyką. Wszystko z tą świadomością, że bez uporządkowania jakby tej dziedziny, czy bez dobrej, silnej rodziny, wszystko, co podejmujemy w naszym działaniu, czy społecznym, czy nawet życia duchowego, po prostu nie jest możliwe. A w sensie zrozumieniem, że żadna działalność, jaką my by rozpoczynały, bez jej rodziny, bez zdrowej i prawidłowej rodziny, nie jest możliwa.
Czyli można by powiedzieć, że zajmowanie się tą tematyką nigdy dość, dlatego że temat jest zawsze aktualny i zawsze jest potrzeba działania w tym kierunku. To można сказати, що піднімати такі теми ніколи не є забагато, бо завжди воно є потрібне і завжди треба йти в цьому напрямку. Dlatego cieszę się, że możemy podejmować tę współpracę razem z tymi regionalnymi ośrodkami. Bardzo mnie to cieszy, że uczestniczymy w tym właśnie jako Kościół. I to mnie dużo raduje, że my możemy współpracować z organami samowiadowania. Mnie to dużo raduje. I życzę, aby ta współpraca przynosiła jak najbardziej pozytywne owoce. I ja życzę, żeby ta współpraca przynosiła jak najkraszcze plody. Raz jeszcze gratuluję i gorąco dziękuję. Jeszcze raz witaję i serdecznie dziękuję. No to tak jak już było powiedziane, kontynuacja będzie w języku ukraińskim, mam nadzieję, i proszę o zabranie głosu księdza doktora Arkadiusza Trochanowskiego. I jeszcze ostatnie uwagi, tak? Szczęść Boże, dzień dobry Państwu. Chrystus Woskres, dobry dzień, ekscelencjo, Pani Wojewodo, Pani Wicemarszałek, Pani Wicemarszałku, Panie Rektorze, samorządowcy różnych stopni, drodzy goście, drogi spiubraty z Ukrainy. Dozwolę sobie podzielić uczestnictwo, moją promowę na dwie czastyny. Pozwolę sobie podzielić moje wystąpienie na dwie części. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie w tych dniach rodziny. Dużo serdecznie jest dziękuję za zaproszenie na dni rodziny. Chyba pierwsza obecność biskupa grecko-katolickiego w warmińsko-mazurskich dniach rodziny i na pewno jest to też szczególne wyróżnienie. To na pewno pierwsza prysutność przedstawnika greko-katolickiej cerkwi na dniach rodziny i to jest osobowe wyróżnienie. Czas jest dla nas też bardzo szczególny. Myślę, że pierwszy etap Polska wykonała wspaniale. Przyjęła. Це час для нас теж особливий. І я думаю, що Польща перший етап цієї роботи виконала прекрасно. Помоци Україні, українським родинам. Родини прийняли до себе родини з України, в особливості кобіти з дітьми. І за це дійсно дуже особливо дякую, за це відкриття серць, за учинення своїх домів, часто для осіб незнаних, а дійсно співтворюючих razem rodziny. Za to bardzo szczególnie dziękuję. Ja osobiście dziękuję polskim rodzinom, jakie odkryły swoje serca i chaty i przyjęły do siebie rodziny, osobiście matki i z dziećmi, jakie tykały od wojny. To były często, majże zawsze, rodziny, jakie nie były dosyć znajomi, a teraz one stanowią częścią naszego społeczeństwa. I lepiej się poznajemy, lepiej zaczynamy siebie rozumieć i też lepiej poznajemy to, co jest ukraińskie. My краще починаємо себе розуміти і краще починаємо розуміти те, що є українське. А dzisiaj wchodzimy na jakiś kolejny etap. А сьогодні входимо на інший етап. Tworzymy taką integrację poprzez różne warsztaty, wymieniamy się poglądami, uzupełniamy się, uczymy się wzajemnie, jak wychowywać się na wartościach, aby nasze rodziny były też silne, a wierzę głęboko, że to doświadczenie zostanie też przeniesione na Ukrainę. Kiedy Ukraina zwycięży, to doświadczenie będzie można na nowo przełożyć w ukraińskie rodziny w Ukrainie. I teraz my przechodzimy do innego etapu, kiedy my integrujemy się, kiedy my wspólnie dijemy, prowadzimy majsterklasy i ja jestem przekonany, że kiedy zakończy się wojna, ci osiągnięcia można będzie przenieść na ukraiński grunt. Dlatego bardzo, bardzo dziękuję organizatorom za to zaproszenie, za to, że w tym spotkaniu, w tych dniach rodziny mogą brać udział ukraińskie rodziny. Dlatego bardzo, bardzo, bardzo szczególnie dziękuję. I to było duże serdeczne dziękuję organizatorom za to, że w tych dniach rodziny może brać też uczest ukraińskie rodziny. Duże dziękuję. Drogi współbraty z Ukrainy, dużo nam przyjemno, że сьогодні my tu razem możemy obudy. Co dla nas osobliwy czas. Jest mi bardzo miło, że możemy dzisiaj być razem. Jest to dla nas czas szczególny. Minulej niedzieli był Dzień Mamy, Dzień Materii w Ukrainie. To był dosyć, można tak powiedzieć, ważki czas, żeby wyznaczać ten Dzień Materii. Ale сьогодні my popełniamy to, że my wczymy się, żeby sama rodzina była wychowywana na najważniejszych czynnościach.
I co dla nas najważniejsze, щоб ми дивилися у майбутнє, щоб ми будували наші родини на тих цінностях, які допоможуть наново будувати Україну, яка буде сильною державою. W ostatnią niedzielę na Ukrainie był obchodzony Dzień Matki. To jest bardzo trudny czas, trudno jest obchodzić Dzień Matki w czasie wojny, ale trzeba budować wartości po to, żeby później, już w wolnej Ukrainie, budować nowe rodziny właśnie na wartościach. Тому korzystajmy z tego doświadczenia, jakim dzielicie z nami nasi співбрати Polacy, щоб ми також набрали того доброго духа, щоб ми набрали того духа солідарності, відкритості, духа любові, і щоб ми з тим духом також вміли повертати в Україну, а одночасно для тих, хто тут залишиться, щоб ми інтегрували, щоб ми будували також суспільство, в якому є місце для українців, українців, які бережуть свою ідентичність. Dlatego uczmy się od naszych braci Polaków tych wartości, które potem będzie można przenieść na Ukrainę, a ci, którzy zostaną, uczmy się być razem i zintegrować się z tym społeczeństwem. Тому саме вміємо сьогодні тішитися з цього дня, що вперше він відбувається у такій формулі польсько-український, і хай він продовжується на майбутнє і взаємно доповнюємо себе нашим досвідченням. Вміємо також ділитися українським досвідченням наших родин. Дуже-дуже вам дякую за це, що ви сьогодні тут є. Будьмо сильні. Слава Україні! Wszystkim organizatorom gratuluję dzisiejszego tego spotkania i pewnie jest taka myśl, żeby na przyszłość właśnie może tworzyć takie polsko-ukraińskie spotkania, abyśmy się jeszcze lepiej integrowali, poznawali i żebyśmy się w tym wszystkim ubogacali. Bardzo dziękuję. Panie marszałku, ja bez żadnych aluzji, ale widzi pan, że można mówić w dwóch językach jednocześnie. Tak, wielka sztuka, ale my już wiemy, że nasz ksiądz biskup potrafi. Duże serdeczne dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję i teraz proszę panią Dorotę Bojemską, przewodniczącą Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej o wykład inauguracyjny pod tytułem Rodzina z wartościami to silna rodzina. Wasze ekscelencje, księże arcybiskupie, księże biskupie, szanowny panie wojewodo, szanowna pani marszałek, panie marszałku, przedstawiciele oświaty, samorządów, nauki, szanowni państwo, drogie rodziny. Powitanie tłumaczymy, bo odbrzmią tak samo. Tak samo brzmią. Przede wszystkim pragnę bardzo podziękować pani marszałek, panu marszałkowi za zaproszenie. Jest to niezwykle budujące, że tutaj na ziemi olsztyńskiej dzieją się tak fantastyczne rzeczy, że otwierane są już 24 dni rodziny, gdzie rodziny mogą się spotkać, ale jest to taki wymiar też pokazywania, co jest ważne, jak aspiracyjnie można traktować macierzyństwo i rodzicielstwo. Це дуже важливо, що ці дні родини відбуваються тут. Я дуже дякую за запрошення. І це дуже важливо теж показати, що це може бути таке інспіруюче і надихаюче. О програмах рządowych була вже тут мова, пан воєвода мовив о тим. Я теж бачу, що спрент вже чекає і прошу ще не мартвити, виклад не буде збит довгий, так щоб панство направду могли почати святувати в кінці. Tak, to już była mowa pro державні programy. Ja też troszkę skażę, ale zapewniają, że wodne budy dołgi, żeby wy wreszcie mogły poczaty świadkowaty. Ja jestem przedstawicielką, mam zaszczyt być przewodniczącą Rady Rodziny, która działa przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej, pani Marlenie Maląg. Ja pracuję przy, ja jej głowoju Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Socjalnej Polityki, jak kieruje pani Marzena Maląg. I razem ze środowiskami właśnie samorządowców, których przedstawiciele są w Radzie, z organizacji pozarządowych, osób związanych z nauką, staramy się wpływać i tworzyć takie programy, żeby wzmacniać rodzinę.
I my razem z samourzędowcami, my razem z przedstawnikami nauki, oświaty, namagajmy się robić takie programy, żeby podtrzymywać rodziny. Państwo znacie programy, o których mówił pan wojewoda, program 500+, Dobry Start. Teraz nowe programy jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, rozwinięcie programu Maluch Plus, a także różne konkursy, gdzie organizacje pozarządowe mogą działać na rzecz rodziny, takie jak na przykład Po Pierwsze Rodzina. Тут уже, уже була мова про які програми державні, про які говорив пан воєвода, а тепер іще є різні конкурси, які розширюють цю допомогу. Але прийшов теж такий час, що час в певний спосіб покрутний, з другої сторони час справдження ще в чоловіченстві, де польський рząd теж хотів допомогти родинам українським. Ale przyszedł taki żartowy, żarstoki czas, kiedy trzeba było probierać samych siebie na nasz ludzienis i polski urząd zrobił. Namagajcie się pomóc ukraińskim rodzinom.